W Stocznej kolejna bitwa pomidorowa. Już po raz 9 spotykamy się na święcie pomidora, a po raz 8 odbyła się wspaniała, niepowtarzalna bitwa. Wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani, bardzo się cieszymy, że jest to tak pozytywnie odbierane. Bawimy się wspaniale i dziękujemy po raz kolejny za przybycie. Proszę się przedstawić. Manuela Mans. A pani grała? Emanuelle. Cezarowi doradza przebiegła, nieprzenikniona, piękna i bezwzględna, wierna, choć jak ostatnimi czasy wieść gminna niesie, podkochująca się Fabianie. Tajemnicza Emanuelle. A. O, to niemożliwe. To chyba on. Na czele Legionu Rzymskich Olimpijczyków przybywa najprzystojniejszy, najwspanialszy, najcudowniejszy. Cezar jest nieśmiertelny. Przez jakiś czas. Cezar zawsze zwycięża. Cezar to przytoczna i nic z tego nie zmieni. Ptaszka! Twórz! Ptaszka jest kółkę bociana, wróbelka. Zróbcie cokolwiek. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało! Wyginam śmiało ciało. Szklanka pomidor bula, doda mi skrzydeł. Nie ma takich skrzydeł, które by takie cielsko uniosły. I dzięki jego spożyciu Galowie uzyskali prowadzenie. Ciężkie zmagania sportowe trwały 6 dni i 6 nocy. W podziękowaniu zapraszam na pyszną strawę, a zabawa i igrzyska niech trwają dalej.